Na wstępie tego materiału chciałbym Was zaprosić na serwer na Discordzie Coins Kingdom oraz stronę internetową coinskingdom.pl. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. To przywitanie jest kluczowe, ponieważ dzisiaj robimy sobie quizy, a rozpoczynamy konkretnie od przywitań polskich fifaczy. Także ja już w tym momencie startuję, 4 minuty na zegarze i ja muszę tutaj oczywiście rozpoznać, który z youtuberów polskich fifaczy po prostu ma takie przywitanie. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. To jest Lachu? Tak jest, halo halo, dzień dobry, siemanko. Tak, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Jacob. Tak jest, to jest Jacob, 100%. To jest Jacob. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony oczywiście. Siemanko, moi drodzy. Siemano, moi drodzy. Siemano, moi drodzy. O, dobra, skoczyło. Siemanko, witajcie w kolejnym... No, kurde, to już było. Gdzieś tu na pewno jest United. Trzeba już tak sobie troszkę pomagać. Drogą dedukcji. Niczym jutro na egzaminie. Siemanko z tej strony, Adrian. On się tak wita, 100%. 100% on się tak wita, ale to nie jest on. Kogo ja tu jeszcze nie mam? Kogo jeszcze nie mam? No cholera. Z ekipy fantazy, może tak mi będzie łatwiej. Ale z ekipy fantazy już mam tutaj na pewno 5. Więc ktoś może jeszcze z ekipy fantazy. Kurczę. Może troszkę coś wybiec do tyłu. Bo to jest quiz z 13 maja 2019, jak tutaj sami widzicie na ekranie. Więc tutaj mogą być jacyś youtuberzy, którzy już nie nagrywają, a kiedyś byli duzi. Szczególnie w tym okresie. Ale totalnie nie kojarzę, kto to może być. Ktoś tutaj jeszcze jest na pewno, kto dalej nagrywa, bo kojarzę te przywitanie. To przywitanie, to tutaj, które teraz mam niby uzupełnić, ale nie umiem tego zrobić. Siemano, witam wszystkich. Nie, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony oczywiście. Albo to? Kurde, ja nie wiem, bo one są bardzo podobne. Tylko tutaj wita bardzo serdecznie, a tutaj jak widać zły youtuber nie wita wszystkich bardzo serdecznie. Siemanko z tej strony. No nie zrobię tego, kurde, no nie zrobię. Myślałem, że zrobię chociaż tak, żeby jednego nie będzie, a tu jednak dwóch nie ma, więc no nie jest to najlepsza, najlepszy procent oddanych odpowiedzi poprawnie. Zobaczmy, kto to będzie, bo myślę, że to będzie ktoś, kto kiedyś nagrywał. Urbix, kurde. I Kamyk, no. Siemanko, z tej strony Kamyk. No to jest jednak takie klasyczne troszkę przywitanie. Natomiast tego Urbixa, zobaczmy, jaki procent ludzi wiedział w ogóle, że to Urbix. Najmniejszy procent spośród tych wszystkich twórców tutaj. 24% ludzi jedynie wiedziało, że to Urbix. W tym więc niecała 1/4 ludzi tutaj wiedziała w zasadzie, że to właśnie youtuber, który kiedyś nagrywał. Ale mamy 83%, natomiast teraz przechodzimy sobie do quizu, w którym będziemy musieli wskazać poprawne imię zawodników z danej narodowości. Ja już sobie tutaj zrobiłem Hiszpanię, jak widać, na 70%, więc nie jest to moja najlepsza strona, ale może teraz angielscy piłkarze, bo czemu by nie? Rozpoczynamy oczywiście quiz. Marcus Rashford na start. Curtis Jones, o niego chodzi? Nie, to na pewno nie jest on. Albo i on? Nawet nie wiem, jak to się pisze. A może to chodzi po prostu o Phila Jonesa? Tak jest. Alex, a nie, a Alex Oxlade-Chamberlain. Nie, moi drodzy, nie wykminię tego, nie wykminię. Szkoda, że tu nie można zakończyć przed czasem. Kurde, jak on się może nazywać, no? To już ma dziwne, specyficzne zupełnie nazwisko dla Anglików. Dlatego też to imię się tak nie nasuwa. Też to nie jest aż tak rozpoznawalny zawodnik, jak tutaj ta reszta stawki, która jest po prostu dosyć znana. Oczywiście wszyscy go znamy, ale nie na tyle, że wiecie. Jest Hudson Odoi i ty wiesz, jak on ma na imię, nie? Znaczy zapewnie, drogi widzu, ktoś z was wie. Ale ja tutaj kończę z wynikiem jednym niepoprawnym, po prostu tutaj jednym nieuzupełnionym. Callum Hudson Odoi. W życiu bym tego nie domyślił, ale 96% dosyć dobry wynik. Dobra, może teraz na szwajcarskich lepiej nie ruszamy, polskich również, niemieckich piłkarzy. To będzie na pewno ciężkie zadanie, bo mamy tutaj na przykład Marc-André Ter Stegen. André. Okej, okay. Toni Kroos. Timo Werner. Co? Nie wiem. Lehmann, nawet nie wiem, jak ma na imię. Jerome Boateng. Hüvedes, też totalnie nie wiem. Vogt, Julian Draxler. Sven Bender. Serge Gnabry.
Halo, wpisuj się. Serge Gnabry, Lukas Podolski, Lars Stindl. Może to jest Lars. Lars Bender i Lars Stindl. Kurczę, ale sami teraz widzicie, przynajmniej, że nie oszukuję, bo totalnie nie wiem tutaj większości zawodnienia. No dobra, większość mam uzupełnioną, ale ta druga część, która również jest dosyć spora, nie jest uzupełniona. Ale zyle nie wiedzieć, to wstyd. To wstyd. Mario Klose, przecież to jest Mario Klose. Co ty pierdolisz, człowieku? Mario Klose. Nie rozumiem, kurde, nie rozumiem, no. A też ten Kerrer miał jakoś Timo Tilo Kerrer. Nie wiem, no kurczę, Mark Uth. Mi się tak naprawdę kojarzy, że jest Mark. Mark Uth. Hector Vogt. Hyvedes. No też kiedyś to chyba znałem. Lehmann. Lehmann totalnie nie wiem. Wstyd, wstyd tutaj przyniosłem naszemu narodowi polskiemu. Niklas Zyle. Jens Lehmann, Benedikt Hyvedes. No to tego bym nie wiedział. Kevin Vogt, Mark Uth, Jonas Hector. Tilo, tylko że przez H, Lothar się to pisze, Miroslav. Ja jestem turbo debilem. Ja jestem turbo debilem. Jak ja mogłem Klose nagle nazwać Marko Klose? Miroslav Klose. Nie no, turbo debil. Turbo debil. Jak to się pisze Aleksander? Nie mam pojęcia. Kenny Lala, to jest on. Koman. Przecież to jest proste. Kingsley. King. Mamy mało czasu, moi drodzy. Kingsley Coman, okej. Loic Remy. Loic Remy. Nie mam pojęcia, jak to się pisze. Thierry Henry. Tak jest. Karim Benzema. Nie wiem. Kante N'Golo. Kante. Sidibe. Matuidi. Steven Nzonzi. Tak jest, o kurde. Gamero, kurde, to też jest łatwe. Gamero. Ale szczerze mówiąc, Sysy Anne. A mi się wydawało, że ja wiedziałem. Tie Mue. Też nie wiem tego Bakayoko, kurde, no. Ale że Umtitiego i Gamero nie wiem, Marco Gamero nie wiem, Umtiti, takich prostych, Aleksandr Lacazette też wiem, ale nie wiem, jak to się pisze. Słabo idzie mi we Francji, tak jak się spodziewałem zresztą. Nie no, Umtitiego nie wiedzieć, wstyd, moi drodzy, wstyd, ale zaraz przynajmniej będzie śmiesznie. Samuel Umtiti, Aleksandre Lacazette, ja tak nie pisałem. Loic Remy, no to też wiedziałem, tylko że Loic się pisze przez Loic, po prostu, bez dwa razy ly. Blaise Matuidi, Dibril Sidibe, no to nie każcie mi tego wiedzieć. Kevin Gamero, właśnie. Alessane Plea. Tiemoue. Dobra, wszystko wiem, jak się mówi. To jest istotne. 67%. Nie było aż tak źle, moi drodzy. Ponad połowa jest zrobiona. Dobra, moi drodzy, na samo zakończenie imiona ikon z FIFA 20. Rozpoczynamy. Andriy Szewczenko. Andriy. Tutaj mamy więcej czasu. Tylko jak to się pisze, to ja w życiu tego chyba nie odgadnę. Ryan Giggs. Emre Moore. To jest taki legendarny zawodnik brązowy. Ale to jest Bobby Moore. Okej, Gonzalez. Kto to jest Gonzalez? Marco Van Basten, Paolo Maldini, Gianluca Zambrotta, Gianluca Zambrotta, Frank Rijkaard, Robert Pires, Rui Costa, Marcel Desailly, Sanchez, to jest ten Hugo Sanchez, okej. Miroslav, już się uczę na błędach. Marco Baresi, Mario, nie wiem. Larsson, Van... Christo, tylko jak to napisać? Christo, tak jest, dobrze mamy. Edwin przecież Van der Sar, Roy Keane, Alan Shearer, Maradona, Diego Armando Maradona, Petit. Kurde, takie proste. Claude Makélélé, to jest Claude Makélélé, no, tylko że tak tego nie napiszemy. Claude Makélélé. Gianfranco Zola. W życiu tego nie napiszę.
O, napisałem. Ian Wright, Jens Lehmann, też się uczy na błędach. Michael Laudrup, Juan Sebastian Verón. Juan Sebastian. Okej, dobrze, jest Fernando. Tu nie są chyba wszyscy też. Thierry Henry. Okej, jest dobrze. Wszystkie ikony tutaj chyba nie są, nie? 2 minuty. Henrik Larsson, Henrik. Tak, dobrze. Emmanuel, okej. Noel Petit. Mark Vieri, kurde. Kto to jest Gonzalez? Kto to jest Gonzalez? Coś mi wytłumaczy. Andriy Szewczenko, Andriy. Nie mam pojęcia. Dobrze jest teraz. Marco Gonzalez. Trzeba jakieś takie imiona, moi drodzy. Nie wiem, ale Vieri. Alessandro Baresi? Tak się nazywał? Nie, Alessandro Baresi to nie jest poprawna odpowiedź. 3 nam brakuje, nie jest źle, moi drodzy. Może jeszcze coś odgadnę. Vieri, kurde, no. Taki znany zawodnik, a ja nie wiem, cały czas Marco i Alessandro, moi drodzy, w tych włoskich zawodnikach. 2 Włochów nam zostało, a ten Gonzalez, to o kogo tutaj kurde chodzi, jakiego Gonzaleza? Dobra, moi drodzy, możemy się śmiać za 3, 2, 1, koniec. Otóż tak, jest to Raul Gonzalez, przecież to o Raula chodzi, jestem turbo głupi. Christian Vieri, no dobra, to kojarzę, ale dopiero po przeczytaniu. I Franco Baresi, tego bym w życiu nie zgadł. Ale nie poszło mi aż tak źle, ile miałem procent, 90%, więc taka, wiecie, czysta tutaj prawie że szósteczka mogłaby być z tego sprawdzianu. Także nie było aż tak źle. Średni wynik to 25, a miałem 27, więc jestem ponad średnią. Tak, ja dziękuję wam za dzisiejszy materiał, było naprawdę świetnie, w sensie świetnie się bawiłem. Mam nadzieję, że wy również. Trzymajcie się, no i cześć!